Witajcie ponownie w Normandii. Tym razem dalszy ciąg przędzenia. Nazywam się Barbara Kwater i zapraszam Was na ciąg dalszy naszej nauki dla tych, którzy są zainteresowani, dla tych, którzy są chętni i dla tych, którzy chcieliby poznać, jak tworzy się własne przędze, choć niekoniecznie chcą się tym zajmować. Sporo takich osób pisało do mnie, sporo takich osób komentowało. Jest mi bardzo, bardzo miło, że zainteresowało Was przędzenie, mimo że sami nie czujecie do tego feelingu, jeśli mogę tak powiedzieć. Nie szkodzi. Fajnie jest wiedzieć. Dla tych, którzy szykują się na kolejną porcję wiedzy, dziś ciąg dalszy o nitkach pojedynczych i przędzeniu nitek pojedynczych. Ciągle jeszcze nie o obróbce włókien, ciągle jeszcze nie o klasyfikacji włókien, ciągle jeszcze nie o zaawansowanych i trudnych sprawach, na których mówi się na kursach. Ten, który prezentuję Wam tutaj, jest moją autorską metodą. Wydaje mi się, że w ten sposób łatwiej jest później zrozumieć te wszystkie rzeczy, o których też oczywiście będę opowiadać. Pamiętacie, w poprzednim odcinku pokazywałam Wam, jak przędzie się nitkę pojedynczą i jak przygotowujemy do tego włókno. Zaproponowałam Wam, żeby dzielić taśmę czesankową, którą można dostać w sklepie, na mniejsze tasiemki i w ten sposób zaczynać przędzenie. Jest to wygodniejsze niż cokolwiek innego. To również determinuje sposób wyciągania włókien. Ja zaproponowałam Wam pracę na tak zwanym loku, czyli na tej długości, która buduje ten top, tą czesankę, i trzymania dłoni w takiej odległości, jak długi jest właśnie ten lok. Dzięki temu wszystko jest łatwiejsze. Powtarzając, podsumowując, w poprzednim odcinku pokazałam Wam, jak podzielić czesankę na takie mniejsze taśmy. Ta już jest rozluźniona. Pokazałam Wam, że trzymamy ją w tej odległości, jaką stanowi ten nasz tutaj lok, około 7 cm, i że wyciągamy włókno o długości mniej więcej 3-4 cm po to, żeby mieć równą niteczkę. Ja tutaj się tak przybliżam do tego kołowrotka, żeby Wam to pokazać. Ciągle testuję najlepsze ustawienia. To nie zawsze jest korzystne, jeżeli chodzi o dźwięk,
ale zobaczymy, może znajdę tę najlepszą metodę. Pamiętajcie również, że mamy tutaj rękę aktywną, tą, która wyciąga włókna, i tą wspomagającą, która trzyma włókna. Każdy musi sobie ustawić sam, jak chce, żeby to wyglądało u niego. I w ten sposób otrzymujemy nitkę, która jest nitką oczekiwaną. Kiedy przędziemy nitkę pojedynczą i kiedy uczymy się przędzenia, to mniej ważne jest, ile tego skrętu na tej nitce się pojawia, jak ona jest skręcona. Najczęściej pierwsze nitki są bardzo mocno skręcone, mają więcej tego skrętu niż mogłyby czy powinny mieć. Dlatego ja zawsze zachęcam osoby uczące się przędzenia, żeby ich pierwsze nitki były nićmi tymi do dwojenia. Dlatego, że dwojąc taką przekręconą przędzę, zdejmujemy nadmiar skrętu. Dzięki temu nitka się wyrównuje i jest prawie dobra. Ciągle jeszcze jesteśmy w temacie nitek pojedynczych, dlatego że bardzo często osoby, które przędą, chcą tworzyć nitki pojedyncze. Nie chcą dwoić ani troić przędzy, chcą, żeby one zostały nitkami pojedynczymi, bo takie lubią, bo mają fajną fakturę. No jest tysiące powodów, dla których można robić nici pojedyncze. Ja muszę przyznać, że nie przepadam za nitkami pojedynczymi, dlatego że nie dlatego, że one są kłopotliwe dla mnie, nie są kłopotliwe, ale dlatego, że są nitkami bardzo słabymi, nietrwałymi, no i przede wszystkim bardzo zmieniają się pod wpływem obróbki. Ja widziałam już takie przędze cudowne, grube, cienkie, o takie jak mam tutaj, które są sprzedawane zaraz po zdjęciu z kołowrotka i są takie puszyste i są takie piękne i nie są takie wygniecione jak te moje tutaj, dlatego że są po prostu pięknie zapakowane, zdjęte z kołowrotka i sprzedawane w taki nietknięty wodą sposób. Moja przędza, ta tutaj grubocienko, czy ta tutaj pojedyncza, to przędze, które ja wykańczam, czyli wkładam do gorącej wody, a następnie wyjmuję, piorę, już tak jak każdą wełnę, w chłodnej wodzie, delikatnie, ale robię to po to, żeby zahartować ją, żeby nadać jej odpowiedni wygląd, który ona osiągnie po zetknięciu z wodą. Dlatego, że musicie wiedzieć o tym, że te piękne, puchate nici, które wykorzystamy do zrobienia na przykład swetra strukturalnego czy czegokolwiek innego użytkowego, co będziemy później przeznaczać do prania, zmieni się nie do poznania. Będzie się również bardzo mechacić, dlatego że przędze przemysłowe, nawet te pojedyncze, są impregnowane, przedłuża się im życie, nawet jeżeli pisze się o tym, że jest to nitka nie super wash, ale czysta, żywa wełna, to przedłuża się jej życie
natryskując na nią różnego rodzaju środki, które powodują, że na przykład nie mycha ci się taka przędza i lepiej znosi kontakt z wodą, nie filtruje się tak szybko. Te przędze robione w domu nie są w taki sposób wykańczane. My stosujemy takie metody, które stosowały nasze prababki, a więc naturalne. I dzięki temu te nitki przeżywają dłużej, ale nie wyglądają już tak spektakularnie. Widziałam kilka recenzji włóczek kupionych na targach niewykończonych, które wyglądały naprawdę zjawiskowo i które niestety straciły swoją atrakcyjność po praniu lub w trakcie noszenia. I tak, tak jest z ręcznie przędzonymi nitkami pojedynczymi. Czy one są przędzone w taki sposób grubo-cienko, czy w taki sposób, że jest jedna nitka tej samej grubości, to jedyną rzeczą, którą my możemy zrobić w domu, żeby ona była bardziej trwała, to kontakt z wodą i hartowanie. Nie przesłyszeliście się, kiedy powiedziałam, że wkładam swoją przędzę do gorącej wody. Tak, taką przędzę zdjętą z kołowrotka, zwiniętą w tak zwany precel, ale taki rozluźniony, czyli fachowo wlagę, wkładam do wrzątku, tam ją całkiem nieźle tarmoszę, przekładam, mieszam, a następnie wyciągam i pozostawiam do ostygnięcia. Po ostygnięciu piorę ją i zostawiam do wyschnięcia. To samo robię z taką nitką, która jest nitką cienką, grubą, jednocześnie atrakcyjną. Ona jest tak leciutko po wierzchu podfilcowana przez to hartowanie. Dzięki temu jest znacznie bardziej trwała i dzięki temu dużo dłużej nosi się wyroby z takiej nitki, choć oczywiście wizualnie traci ona na uroku. Pojedynczych, dlatego że to sprawa jest całkiem trudna. Należy przygotować czesankę do przędzenia, należy właściwie ustawić kołowrotek i należy wiedzieć, pod jakim kątem ten skręt powinien się odbywać. Oczywiście to wszystko ma swoje nazwy i to wszystko jest określone. Mówimy o TPI, czyli twist per inch, czyli ile skrętów na cal ma taka pojedyncza niteczka. Mamy również możliwość mierzenia, pod jakim kątem skręcamy taką nitkę pojedynczą i te nitki pojedyncze powinny być skręcone pod kątem 15, 20 kilka stopni, żeby nie dawały przekoszonej krzywej dzianiny. Ta nitka, taka burgundowa, malinowa, jest wykonana z suri alpaki. Suri alpaka nie jest przędzą taką, nie jest włóknem moherowym, tylko jest normalnym włóknem, z którego można zrobić każdy rodzaj przędzy. Jest drogi, ponieważ jest wysokiej jakości. Jest również trudny na początek w przędzeniu, dlatego że to są bardzo, bardzo długie włókna. I do tego jeszcze te włókna pozostawiają taki meszek, dlatego się wykorzystuje tą suri alpakę do czesania, do robienia takiej włóczki puchatej,
ale można ją uprząść również w taki prosty sposób. Przygotowałam tutaj dla Was, przepraszam za to, przygotowałam tutaj dla Was również próbkę, żeby pokazać, jak wygląda ta przędza pojedyncza w próbce niepranej. Ona, tak jak widzicie, znacznie mocniej pracuje, zwija się, dlatego że po prostu jest sprężysta ta nitka, ma tutaj no, swoją dynamikę, swoje życie i po prostu potrzebuje wody ponownie, żeby utrwalić swój kształt. Jak widzicie, po praniu, przepraszam, jest bardzo ładna i nie widać, żeby była źle zrobiona, jest równa, idealna. Jak więc przygotowywać takie nitki pojedyncze? Jeśli chcemy wykonać nitkę pojedynczą, dość grubą, na przykład taką, jak Wam pokazywałam, na druty numer 3,5-4, albo jeszcze grubszą, na druty na przykład 8 mm, to również musimy rozdzielić naszą taśmę na tasiemki mniej więcej grubości, którą zakładamy, że chcemy przygotować. Im przędza nasza ma być grubsza, bo może być super, super, super gruba, tym te nasze tasiemeczki są również grube. Przy przędzy, którą chcemy zrobić bardzo, bardzo grubą, praktycznie w ogóle nie odbywa się wyciąganie, odbywa się tylko skręcanie. Takie przędze są bardzo delikatne, właśnie przez to, że włókno nie jest skręcone, w związku z tym no, są mniej trwałe. Nie przygotowane do robienia na drutach, czyli nie zahartowane, nie wyprane, takie piękne, puchate, są idealne na przykład do tkania i na takie wyroby, których nie będziemy często prać. Natomiast jeżeli planujemy pranie i planujemy wykonywanie na przykład swetrów, szali, czapek, to ja jednak proponuję hartowanie wełny i skręcanie jej, czyli nie robienie takiej bardzo, bardzo, bardzo grubej przędzy, która jest zaledwie na cal, nie cały jeden raz skręcona, dlatego że ona po prostu no, bardzo szybko się rozpadnie. Co robimy dalej? Po podzieleniu na tasiemki przędzy. No oczywiście włączamy kołowrotek i łączymy te nasze kawałeczki. Ustawiamy kołowrotek na bardzo wolną pracę. Wyciągamy kawałek, pozwalamy mu się skręcić i nawet tak podajemy kołowrotkowi, żeby on połknął tą naszą nitkę, żeby ona za dużo się nie skręciła, ale wyciągamy tylko kawałeczek, taki naprawdę w zasadzie jakbyśmy rozluźniali tą taśmę. I ten kawałek już mi się skończył, więc połączę go z następnym. Jak wiecie, są różne metody łączenia nitek.
Ja w przypadku, kiedy robię taką nitkę grubszą, pojedynczą, kładę te końcóweczki, tak jak Wam pokazywałam w poprzednim odcinku, na siebie i przytrzymuję troszeczkę dłużej, żeby to lepiej się skręciło. Naprawdę staramy się, żeby jak najmniej skrętu dostało się na kołowrotek. No dobrze, a skoro ja nie mogę sprawdzić tego skrętu w żaden sposób na kołowrotku, mam jeden kolor, nie widzę skrętu, nie mam przy sobie kątomierza, to jak ja mogę sprawdzić, czy ta nitka dobrze się skręca? No, mogę zastosować tą naszą, pamiętacie, metodę, czyli skręcam, robię pętelkę i skręcam i patrzę, czy ona jest mocno skręcona, czy nie jest mocno skręcona. No, u mnie całkiem ładnie się skręciła, oczywiście to nie jest dobrze skręcona wełna, lepsza byłaby taka. Ale ciągle jednak tego skrętu jest tu całkiem sporo, czyli moim zdaniem, powinnam przypilnować, żeby było tu mniej skrętów. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda, żeby było troszeczkę mniej skręcona. Ok. I teraz. O, i teraz jest ok. Robiąc takie nici pojedyncze, które mają zostać nitkami, projektując je, aby pozostały nitkami pojedynczymi, badanie tego skrętu jest dla nas najważniejsze. Ta niteczka jest słabo skręcona, tak jest lepiej niż tamto poprzednie skręcenie. No, moje warunki są takimi warunkami bojowymi. Ja tutaj muszę w różnych miejscach się ustawiać, żeby Wam to wszystko pokazać, ale myślę sobie, że naprawdę bardzo, bardzo ważne jest, żeby planować przed wykonaniem nitki, jaką chcemy nitkę zrobić. Jeżeli ma to być nitka pojedyncza, to dbamy o ten niewielki skręt. Taką nitkę oczywiście też możemy zdwoić lub stroić, ale będzie ona bardzo słaba i taka, no, nieprofesjonalna. Ja jednak jestem z tej szkoły, która wszędzie nitki pojedyncze po to, żeby je dwoić, i nadaje im dużo skrętu, oraz nitki pojedyncze, które nie są przeznaczone do dwojenia czy trojenia, które wykańczam w wodzie, hartuję i pozostawiam z małą ilością skrętu. Zależnie od tego, jak mamy skręconą nitkę, czy jest to nitka już zdwojona, czy jest to nitka pojedyncza, gotowa do zdjęcia, potrzebujemy czegoś takiego, co nazywa się motowidłem. No tutaj, jak widzicie, słabo to motowidło widać. Ono jest wykonane z takich, sorry za te dźwięki, ono jest wykonane z takich rurek PCV. Ja mam je rozkładane, tutaj mam takie klipsy, mogę je wyciągnąć, włożyć.
żeby to się lepiej trzymało. Takie motowidło można wykonać z rurek PCV i polecam te rurki, dlatego że takie motowidło można włożyć do wody, a te drewniane motowidła niestety do wody są niemożliwe, a to bardzo stabilizuje nitkę pojedynczą i po prostu pomaga. Po namotaniu nitki tej żółtej, którą tutaj przy Was wszędłam, na motowidło, tak to wygląda. Każdą taką wiązkę przewiązuję tutaj po to, żeby ona się nie poplątała, dlatego że po zdjęciu z motowidła zaczną nam się tutaj skręcać te niteczki. Można byłoby już to motowidło w takiej sytuacji włożyć do gorącej, a potem chłodnej wody, żeby je ustabilizować i wyprać. No ale oczywiście można też ściągnąć z motowidła i ja to zrobię, po to, żeby pokazać Wam, jak wygląda taka nitka pojedyncza, piękna, po zdjęciu z motowidła. Ona jest tutaj taka, widzicie, poskręcana, ona jest taka artystyczna i często widuję już skręcone, tak złożone, o, przez niektórych sprzedawców te przędze gotowe do sprzedania. Ja po pierwsze zawsze nadaję troszkę więcej skrętu nitce i ją stabilizuję i hartuję ze względu na to, żeby była bardziej trwała, ale jeśli znajdziecie taką nitkę, która jest tak skręcona, a nitki, które są przeznaczone na dwojenie, trojenie, są jak baranki poskręcane, to nie bójcie się, to nie jest zepsuta nitka, to jest nitka po prostu niewykończona, taki półprodukt, którym musicie się zająć i albo go zdwoić, albo go stroić, albo zrobić z nim coś innego. Ja nie zdejmuję swoich nitek ze szpulek, kiedy robię nitkę, którą planuję przeznaczyć na dwojenie lub trojenie, to zostawiam na szpulce, zakładam na leniwą kaśkę, a jak nie mam leniwej kaśki, to na kawałek drutu, to też Wam pokażę, i łączę z takiej leniwej kaśki od razu dwie nitki. Staram się nie zostawiać tych nitek na długo, żeby nie traciły swojej sprężystości, wtedy one się pięknie łączą. Kiedy nitka traci tę swoją sprężystość, czyli te loczki, i staje się taka zupełnie prosta, to ciężko jest ustalić, jak powinna być skręcona, żeby była najładniejszą z możliwych nitek, więc ja raczej od razu łączę nitki w dwójki, trójki, jakkolwiek, czy metodą Navajo, o której też będziemy mówić, ale z dzisiejszej lekcji wniosek jest taki, że jeżeli chcemy nitkę dwoić, troić, nadajemy jej dużo skrętu, jeżeli chcemy zrobić nitkę pojedynczą, grubą, przeznaczoną na grube druty, to nadajemy jej mało skrętu, skręcamy ją pod kątem maksymalnie 25 stopni, wykańczamy ją hartując, dlatego że inaczej będzie to nitka przeznaczona tylko i wyłącznie do tkania rzeczy artystycznych bez kontaktu z wodą.